przesłanie ode mnie dla was. Tak, Izabela radzi. Łamcie schematy, łamcie stereotypy, idźcie własnymi, nieutartymi przez nikogo ścieżkami, wytyczajcie własne ścieżki. To tyle. Powiedziałam ja, Izabela. Dziękujemy, Izabela. Dzień dobry, dzień dobry. Wita się z wami ekipa z Jeepa. Buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Tak, nie jesteśmy we Francji, jesteśmy we Włoszech. Buongiorno. Witamy się z wami po raz przedostatni. Ale jesteśmy na granicy. Tak, po raz przedostatni witamy się z wami z Włoch. Bo mamy dziś ostatni taki dzień cały. Dzień na plaży. Tak, który spędzamy na totalnym chillu. Bo się zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy trzeci dzień, czwarty właściwie dzień w Dolce Aqua, a jeszcze się nie mieliśmy czasu nim nacieszyć, nie mieliśmy w ogóle okazji się nim nacieszyć, nie mieliśmy okazji tak po prostu sobie pójść na miasto, posiedzieć na ławce, nie wiem, zjeść na spokojnie cokolwiek. Cały czas gdzieś pędzimy, cały czas gdzieś jedziemy, cały czas coś się dzieje. Wyjeżdżamy wcześniej rano, znaczy wcześniej o 11, wracamy późno wieczorem, jak już jest ciemno. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy wrócić wcześniej z plaży, żeby na spokojnie sobie, nie wiem, posiedzieć na ławeczce chociażby. Może wypić jakąś kawę, może zjemy sobie pizzę. Nie wiem, może cokolwiek porobimy, może się cokolwiek uda. Ja zawsze planuję, że coś będziemy robić, a potem tyle się dzieje, że w ogóle kosmos, plan, szlak trafia. Tak, kosmos, no bo niby jedziemy na plażę, ale w międzyczasie wynikają jakieś inne rzeczy, bo nie wiem, bo coś zobaczymy, bo coś tam się wydarza i gdzieś tam zbaczamy, jedziemy coś porobić, popatrzeć. Więcej czasu chyba w Ventimiglia spędziliśmy na spacerze niż tutaj w Dolce Aqua. Bo spacerowaliśmy tak naprawdę tylko po zamku. Ludzie właśnie tak chodząc, patrząc sobie, o kurczę, to fajna ławeczka z widokiem na zamek. W ogóle nawet na niej 5 minut nie spędziliśmy. Także dziś jest totalny chill, ostatni dzień wakacji, spędzamy na relaksie. Tak, dlatego jedziemy teraz nad morze na jakieś 4 godzinki, pokąpiemy się, a później wracamy tutaj i jemy jeszcze raz włoską pizzę. Tak, ostatni raz chyba w tym roku. Chyba w tym roku już włoską pizzę będziemy jeść. Może jeszcze uda się włoską kawę w kafejce wypić. No zobaczymy, jak to będzie z czasem. My tak zawsze planujemy, a i tak wszystko dzieje się jakby poza nami, poza naszą kontrolą. Ale no, wakacje rządzą się swoimi prawami, nie można się tutaj stresować, spinać. Dzieciaki się ścigają. Dobra kochani, to co? Idziemy na plażę i zostańcie z nami. Mati? Mieliśmy odpoczywać, nie? No. A łyżczaki co? Wspinały się kurde na góry, nie? Braliśmy się na mały spacer, krótki spacer. Wyszliśmy troszkę za nasze miasteczko, znaczy troszkę poszliśmy w górę. Tak, troszkę. Dotarliśmy do jakichś punktów widokowych. W ogóle obczajcie jakie tematy, nie? Tam o, no, nie? Brama, jak z horroru. Jeszcze otwarty jakiś łańcuch, nie wiem z którego to roku. Ale wygląda creepy. Dobra, moja piękna Izabel. Czekoladka. Za nami widok na dolinę. W ogóle wygląda jak tarasy ryżowe w Indonezji. Tak, a mi się wydaje, że ktoś tutaj hodował kiedyś wino. Tak, i to jest tak, taka zapomniana troszeczkę. Jakaś uprawa. No dokładnie. Fajnie to wygląda. I to bardzo stare, bo jest jak widzicie. O, pewnie nie będzie widać.
ale są z kamienia tak ładnie poukładane. Dobra, idziemy do dzieci, bo poszły do przodu i nawet nie wiem, gdzie są. No tu ewidentnie coś było, bo zobacz, nawet jest, tak, jest z kamienia coś poukładane. A to mogło być bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, bo tutaj zaraz obok jest zamek. Mogło być. Tu się coś trochę rozwaliło, widzę komuś w muru. Ludzie płacą 15 euro, żeby się dostać tam, proszę bardzo, o tu, na te ruiny, po to, żeby zobaczyć to. Nie 15, za osobę jest 5. No za osobę jest 5, ale za naszą na przykład czwórkę trzeba byłoby 15 zapłacić, bo to jest familijny. A tam przeważnie rodziny idą, tak? I teraz tak, my zapłaciliśmy tu ile? 0 euro. 0 euro. Tyle. Centów bardziej. No nic nie ma, jest pusto. Dokładnie. Tak samo pusto jak na zamku w Kalinie. Dokładnie. Generalnie tam się wchodzi tylko po to, żeby po prostu zobaczyć, jak to wyglądało mniej więcej, ale chociaż tam generalnie to nic tam nie ma kompletnie, bo jest zrujnowane. Co więcej, tu można wyjść nawet jeszcze wyżej, aż tam można wyjść, ale musi być stamtąd ładnie widać. Dla takich widoków warto jest wspinać się i się pocić tak, jak właśnie ja się teraz spociłem. Dobra. Lezę dalej na górę, bo jestem jeszcze za mało spocony. Kozica. Mieliśmy się za bardzo nie forsować, nie? Mówiłem tak sobie, kurczę. Dzień przed wyjazdem to nie. To nie będę się za bardzo forsował. W ogóle posiedzimy sobie w domku, będzie fajnie. Wypiję sobie winko, nie? Ale nie. Ja musiałem sobie wymyślić górę. Tak. Wiktor, dokąd idziesz? Idę wyżej. Dokąd wyżej? Jakiego wyżej? Nie wiem. Ciężko? Jest ciężko, ale jest warto. Aha, okej. Okay. Kochanie. Piękne widoki, ładna góra, wszystko fajnie, szambo. Awesome. Tak będziemy sobie piknikować dzisiaj, jeśli nam oczywiście pogoda pozwoli. Z takim widoczkiem. Kochanie, czyń honory. Tylko mi tak wiesz, na dwa łyczki. Tego jest akurat na dwa łyczki. Misiu, jak podoba Ci się widok? Uuu, jest ekstra? Toast za nasze... widoki. Wakacje. Za nasze wakacje. Tak, żebyśmy szczęśliwie wrócili do domu, tak? Tak. Wszystkim się podobały wakacje? Tak. Tak, było ekstra. Cheers. Cheers. Yay. Byliśmy tak mniej więcej gdzieś w połowie górki. Dalej nie daliśmy rady dojść. A to nie dlatego, że może nie byliśmy w stanie, tylko po prostu raz, że już zachodzi słońce, dwa, że po prostu już nam się nie chciało, już jest późno. Szkoda, że tak późno żeśmy odkryli generalnie tą drogę, bo myśleliśmy, że wchodzi się tylko i wyłącznie tam na zamek. O, i dalej już nic nie ma. A tu niestety byliśmy w błędzie, nie kochanie? Dalej prowadzi super ścieżka generalnie. Super ścieżka prowadzi, tylko tyle, że to jest ścieżka tak na cały dzień, nie? Po prostu wziąć sobie prowiant, jakiś piknik zrobić gdzieś tam, a nie na tak krótki czas, jak my jesteśmy. Dobra, słuchajcie, to co? Żegnamy się z tego punktu chyba, nie kochanie? Nie wiem, może jeszcze uda się dojść tam do mostku, gdzie malował swoje obrazy Monet. No dobra. I Renoir. Bo nie wiem, czy się... mówiłam, że tutaj przyjeżdżali w 1883-84 Monet i Renoir. Tak.
jak to powiedzieć, wypoczywać, relaksować się. Mone leczył tutaj swoją depresję. Tak. Miał depresję z powodu kiepskiej sytuacji finansowej. Kiepskiej sytuacji finansowej, że aż podróżował po świecie, żeby sobie, wiecie, wyleczyć tam swoją kiepską sytuację finansową. Że są różne sposoby leczenia, nie? Depresji. Tak, no i właśnie tutaj z tej swojej depresji, że tak powiem, wychodził, malując, namalował 4 obrazy. Jeden obraz przedstawiał właśnie tę górę, na której jesteśmy, a pozostałe 3 obrazy przedstawiały właśnie most Ponte Vecchio i zamek, który się nazywa Helgot? A już nie wiem nawet. W każdym razie jest to bardzo popularny obraz tutaj, w ogóle nawet jak wpiszecie w Google Dolce Aqua, to powinno być. Dolce Aqua zostało rozsławione przez Monet i przez Renoira na Włochy i na Francję. Dlatego tak chętnie właśnie przyjeżdżają tutaj Włosi i Francuzi. A my można bardzo dużo reprodukcji dostać właśnie tego obrazu, Ponte Vecchio się nazywa. Dobra, kochanie, to co? To idziemy na dół w takim razie. Jeszcze się nie żegnamy. Tak. Pokażemy Wam właśnie to miejsce. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. W którym w 1884 roku siedział Monet i malował obraz Ponte Vecchio. Zostańcie z nami. Obczajcie to, jak to wszystko wygląda. No, zobaczcie tylko, jak to wszystko wygląda. I teraz tak. My to zawsze tak mamy, że właśnie tego typu rzeczy znajdujemy czystym przypadkiem. Tak. Ale to jest właśnie to, o czym Wam zawsze mówię. Dlaczego warto zdać się na niezależność, nie podporządkowywać w żaden sposób swoich planów ani jakiemuś biuru podróży, ani jakiejś zorganizowanej grupie. Ponieważ jak się idzie utartą ścieżką, zaplanowaną ścieżką, nie zbaczając z niej nigdy w żaden sposób, omijają Was tego typu atrakcje. To nie jest zaplanowane, to nie jest żadna trasa widokowa, żaden punkt widokowy. Nic, co znajduje się na zwykłych trasach turystycznych. A spójrzcie, jak mamy widok. No widok jest obłędny. To jest coś, czego ja osobiście nigdy w życiu nie widziałem. Żeby się tak ładnie światło załamywało w ogóle na górach, to jest jakiś wow. Przesłanie ode mnie dla Was. Tak, Izabela radzi. Łamcie schematy, łamcie stereotypy, idźcie własnymi, nieutartymi przez nikogo ścieżkami, wytyczajcie własne ścieżki. To tyle. Powiedziałam ja, Izabela. Dziękujemy, Izabela. Z miasteczka przechodzi się stamtąd. Wszyscy idą tam. A my byliśmy tam. Idziemy do domu. A, sorry, nie do domu, co ja gadam. Idziemy na mostek. Idziemy. Doszliśmy do czegoś takiego. Proszę bardzo, wodospad. I to zobacz, gdzie Izabela poszła. Co nam, kochanie, fajnego znalazłaś? Ja to uwielbiam, takie tajemnice. O, wodospad słyszę. Gdzieś tam jest. Na pewno. A, widzisz. Patrzcie. Rzeczka. Można było zejść. A mogę dotknąć? Możesz. Umyję przy okazji. Jaka jest pana? No. Nie, to ja nie chcę. Dobra, to co, wracamy się tą samą drogą? Mostek wygląda na bardzo stary. No. Bardzo, bardzo, bardzo stary. Ale jak to musi fajnie wyglądać, to jest wiedzy wody. A, gołębie liczmy. Odmierzymy, rosną. Odmierzymy? Nie wiemy, tak. Nie wiemy,
Jaszczurka. Dobrze, że Wiktor nie widział jaszczurki. Wiktor, to była jaszczurka wielka. Naprawdę? No. Duża. Taki baran z Komodo. No. Nie lubiła tak językiem w ogóle. Przestań. No. Pajączek jest za tobą. Twój przyjaciel oczywiście. Spindelowy spindel. Może mi się z boku, masz jaszczurkę. Myślę też, że to jest ładnie. Bardzo fajne miejsce. W ogóle najgorsze u nas jest to, że mamy tendencję do odkrywania fajnych miejsc i w ogóle wszystkiego fajnego tuż przed naszym wyjazdem, nie? Byliśmy tutaj 4 noce, czyli 5 dni generalnie. I co? W ostatni dzień zebrało nam się na wycieczki. Wycieczki nie, w naszym, wycieczki w naszym mieście tutaj, no. No, gdzieś tam poza miasto, no. A tutaj teraz pierwsze wycieczki żeśmy sobie urządzili i co? I znaleźliśmy fajne miejsca, nie? Tak, miał być chill. Mieliśmy generalnie siedzieć, leżeć i pachnieć i nic nie robić. Mieliśmy zbierać siły na dwudniową podróż, a my sobie tymczasem, o proszę, urządzamy spacerki, wycieczki. I się okazało, że nawet jest fajnie. No cóż. Nawet bardzo fajnie. Jak będziecie kiedyś we Włoszech, jak będziecie kiedyś w Ligurii, to polecamy wam pojechać do Dolce Aqua. Ja też wyczytałam oczywiście w Google przypadkiem, że Dolce Aqua to według różnych źródeł jest najpiękniejsza włoska wioska. I w ogóle takie, podobno... Poczekaj, bo się skończyłam. Takie bibury Włoch. Jeśli byliście kiedyś w Wielkiej Brytanii, to wiecie, co to jest bibury. Bibury jest uważane przez bardzo dużo różnych przewodników za najpiękniejszą europejską wioskę. A właśnie Dolce Aqua jest uważana przez wiele przewodników za najpiękniejszą włoską wioskę. Także jeśli będziecie kiedyś w Ligurii, będziecie planowali jakąś taką podróż do Włoch, to uwzględnijcie tam Dolce Aqua przynajmniej na jeden dzień. Tak, i podobno też Dolce Aqua jest w każdym przewodniku, który jest dotyczy Włoch. Podobno jest uwzględnione. No nie wiem, my żeśmy wcześniej tego nie widzieli. No, ale żeśmy się dowiedzieli. Nie czytamy przewodników, nie czytamy żadnych poradników, nie przeglądamy blogów, nie śledzimy tego, gdzie warto pojechać. Po prostu sami sobie błądzimy palcem po mapie i wybieramy to, co nam się podoba. Zaczynamy się prawie jak tam, w tamtej stronie. Na pewno tu było wyjście. Już tam teraz jest zasypane. Na wam było wyjście, tam gdzie zaglądałam. Było zasypane. Mama, albo to było... Ja sądzę, Kotek, że z tego zamku na pewno są jakieś tunele, które prowadzą do jakiegoś wyjścia gdzieś tam w tych górach. Nie, no. To by się tam przeszło. Na 100%. Tam u góry jeszcze są jakieś pomieszczenia, widzę, że są puste i opuszczone. Jo. To bez okien. Tak a propos to, tam gdzieś byliśmy dzisiaj, tak, robiliśmy sobie zdjęcia. Tak, to jesteśmy właśnie w tej chwili w miejscu, w którym Claude Monet malował swój obraz. Proszę bardzo. Tu macie obraz. A tam macie pierwowzór. Porównajcie. To co, kochanie, to jest chyba najlepsze miejsce do pożegnania, co? Nasze wakacje się kończą. To będzie nasz ostatni wieczór we Włoszech. Żegnamy się z Dolce Aqua. Było fajnie. Żegnamy się z Dolce Aqua, żegnamy się z Włochami, żegnamy się generalnie z naszymi wakacjami, tak? Tak. 4 tygodnie po prostu poleciały. W Gdyniu. Przed nami jeszcze 2 dni powrotu do domu. Dobra, to co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Róbcie wszystko tak, żeby było dobrze. Żeby było was dużo, jeszcze więcej. I wszystko razem. I wszystko razem, tak. Łyszczaki pozdrawiają was jeszcze z Dolce Aqua.
Tak, łyszczaki? Tak. Wszystkie łyszczaki. Cała łyszczakowa czwórka. Ciao. Hej do. Arrivederci.